losy, na losy prelegentów po godzinie 17.30, to głosujcie w Messengerze. Jak to zrobić? Od nowa, czyli znaleźć sprawny marketing. Macie na pewno na liście tych niedawnych rozmów, pewnie gdzieś tam w miarę na szczycie, ale jak otworzycie tę konwersację, mam nadzieję, że wszyscy teraz tam jesteście, to rozwincie to menu, które jest u dołu. Tam jest taka kreseczka i trzeba ją podciągnąć. I wtedy trzeba z kolei nacisnąć weryfikacja uczestnika. Wy co prawda już swoje hasła wpisywaliście, fakt, ale dzisiaj potrzebujemy wiedzieć, że wy to wy i w ten sposób też sprawić, żeby goście naszej konferencji z dnia poprzedniego już dzisiaj nie głosowali. Tak po prostu skonstruowany jest ten system. Z kolei Slidecase to jest zupełnie inna historia, inna aplikacja i gorąco was zachęcam do tego, żebyście z niej korzystali, bo tam właśnie wszystko, co dzieje się na tym wielkim kinowym ekranie, przeniesione na wasze smartfony. Widzę, że jednak ta frekwencja zwiększa się, co oznacza, że nawet goście afterparty mają się dobrze. Swoją drogą Marek chociażby i Monika, jesteście przykładami na to, że jednak można się dobrze bawić. Już nie wspomnę tylko, że bez alkoholu, ale że po prostu można następnego dnia w dobrej formie. Niezależnie od tego, co dokładnie robiliście wczoraj wieczorem, mam nadzieję, że dzisiaj rano skorzystacie z tego, co dla was tutaj przygotowaliśmy. A podkreślam, że dzisiaj jest ostatni dzień trwania grywalizacji was, uczestników. To dzieje się właśnie na poziomie Slidecase. Dzisiaj do godziny 17 możecie uczestniczyć w tych różnorakich zadaniach. Wskażę tylko, że chociażby za opinię i jej wygłoszenie przed jedną z naszych kamer, co dzieje się od strony tego wyjścia, czyli tu, gdzie jeszcze niedawno stał dźwig kamerowy, to swoją drogą pierwsza zauważalna zmiana. Tam właśnie, gdy wyjdziecie z tego tunelu, znajdziecie naszego operatora Błażeja i on nagrywa wasze opinie. Poza punktami w grywalizacji, a w ten sposób zbliżacie się do wygrania wejściówek na kolejną edycję tej konferencji, dostajecie także naszą koszulkę. Dzisiaj dużo jeszcze dobrych rzeczy się wydarzy. Jeśli byście mieli jakieś pytania, czy powiedzcie, czy któraś z aplikacji coś nie zadziałało. Podnieście tylko rękę, to będę wiedział, że coś idzie nie do końca tak, jak to sobie założyliśmy. Nie, na razie chyba wszystko jest ok, a może się jeszcze po prostu nikt nie przyznał. Jestem ciekaw, czy dzisiaj będziemy malowali światłem, bo to trochę jest pytanie o to, jak wielu nas jest o tej wczesnej porze i czy przypadkiem nie zrobimy tego nieco później. W każdym razie już za sekundę rozpoczynamy prawdopodobnie. To kiedyś mówiłem chyba, i to zresztą nawet dzisiaj, że się z wami witam. Melodyjka jest doniosła, ale powiem więcej. Ta melodia to jest znak rozpoznawczy tych wyjątkowych rzeczy, które dzieją się na scenie. Co prawda pamiętacie pewnie, że jeden z naszych prelegentów, Kamil Kozioł, powiedział wczoraj, że ta melodia wywołuje swego rodzaju niepokój. A to wynika z tego po prostu, że kojarzy się to właśnie z tą grywalizacją, że tylko ten prelegent może być tym najlepszym dnia. Tomasz Miller i myślę, że wszyscy będziemy jeszcze długo wspominać jego prezentację.
To tak, myślę sobie, że i poprzedni dzień był bardzo dobry i też jego zwycięzcę będziemy pamiętali długo, Radek Kotarski. To tak, może dla Tomka i dla Radka wielkie brawa od nas. Nigdy nie wiecie, kto siedzi obok. Pamiętajcie, w kinie głównie wszystko skupia się na tym, co tutaj, a często jest tak, że prelegenci powracają, lubią posłuchać jeszcze tego, co się dzieje. A teraz o paru sprawach technicznych. Jeśli właśnie jakaś sprawa jest, jakiś kłopot, jakaś zagwozdka albo bolączka, to w tym kierunku się udajcie. Zobaczcie, między punktem kawowym a rejestracją jest właśnie punkt techniczny. I tam chociażby problem z Messengerem zgłosić można, ale tych problemów, miejmy nadzieję, nie będzie. Dzisiaj także grywalizacja, tak jak wspominałem, do godziny 17. I takie są nagrody, między innymi aparaty Instax, które spowodują chyba sporo radości, kiedy nagle wydrukujecie zdjęcie jak za starych, dobrych lat 90., kiedy to właśnie Polaroidy spełniały te funkcje. Aż tu nagle ktoś wpadł na pomysł, że chyba jednak tęsknota jest, a już na pewno do rzeczy, które są namacalne. To jednak tylko jedna z nagród. Pamiętajcie proszę o naszym magazynie Sprawny Marketing. Teraz na najnowszej okładce jest Michał Szafrański, z którym rozmawiamy m.in. o oszczędzaniu pieniędzy, choć nie tylko, także o zbudowaniu małego imperium medialnego właśnie tylko przy użyciu social media. Co więcej, mamy jeszcze inne nagrody, przede wszystkim zaproszenia na szkolenia sprawnego marketingu, a tych dużo będzie chociażby w listopadzie. Wielu dzisiejszych, ale też wczorajszych prelegentów z chęcią spotka się z Wami właśnie w kolejnym miesiącu tutaj w Warszawie. Już nie na tak wielkiej scenie, w znacznie ograniczonej liczbie osób, przy znacznie ograniczonej liczbie osób, co jest, dzień dobry, witam wszystkich, o tyle ważne, że można bardziej jeszcze skorzystać. Kiedy na sali zamiast 800 osób jest 20, no to wiadomo, że dialog to jest sprawa dużo łatwiejsza. Mamy słuchawki jeszcze do wygrania od jednego z naszych partnerów. Partnerami właśnie są między innymi te firmy, o których często mówimy, bo dziękujemy im za to, że nas wspierają. No właśnie, to jest ten preferowany partner, powiedziałbym, a to za sprawą 10 tysięcy kaw. Byście nie uwierzyli, ale obiecali tyle serwować. Nie wiem, czy mają jakiś licznik, tak jak w Mariusz Łodyga Show pojawia się licznik sprawnego marketingu. Nie wiem, czy kojarzycie z jego programu, oni mają takie super liczniki, czyli znowu świat online'owy przeniesiony do offline'u. Jak na przykład jest jedno nowe polubienie fanpage'a, to ten zegar tak przesuwa się jak niegdyś na dworcu centralnym właśnie te znaki. Swoją drogą tęsknię troszeczkę za tymi przeskakującymi karteczkami i tym charakterystycznym dźwiękiem między kolejnymi pociągami, a właściwie zapowiedziami. Co ciekawe, to chyba kolejna z rzeczy, o których trudno będzie rozmawiać z młodymi ludźmi, tak samo jak o kasetach. I nagle człowiek poczuł się lekko gorzej, lekko bardziej dojrzały. 100 zł, o tyle będzie tańsza kolejna edycja dla Was, a tutaj Kasia, przepraszam, Monika i Marek mogą chcieć z tego skorzystać, dlatego że to powiedzieli mi przed chwilą, że są zainteresowani tą konferencją, że to ich cały czas interesuje. No i w związku z tym właśnie dzisiaj ostatnia szansa, żeby to taniej kupić. Naszym magazynem jest ten oto magazyn, o czym już raczyłem wspomnieć. Nasza opinia, a Wasza koszulka. To jest taka propozycja małego smart kontraktu, nawiązując do wydarzenia I Love Crypto, które jest również przez Max Roy organizowane. Rysowanie światłem to myślę za jakiś czas przyjdzie, bo to będzie pewnie też trochę takie pobudzające. Godzina jest trochę jeszcze wczesna, a wczorajszy dzień w pamięci wielu Was na pewno odcisnął swego rodzaju piętno, a w każdym razie będziecie do tego z jakąś sympatią wracali. I ilu z Was było na afterparty? Teraz pytam już powiększone grono osób. Cały czas 3 osoby. O nie, to Wy się dobrze macie. A był open bar, prawda? Zobaczcie, jak to dobrze o Was świadczy. Wielkie brawa dla tych, którzy już dotarli. Mimo open baru. No to są właśnie skromne brawa, ale sobie myślę, brawa to wielka sprawa. Kiedy będzie kolejna osoba na scenie, to już nie możemy sobie pozwolić na taką rzecz. Zobaczcie, kojarzycie tego pana? Jego twarz brzmi znajomo, a jeszcze bardziej, kiedy włącza AR, bo przecież nawet muzyczka się pojawia, ta nasza w tle wtedy, no i nagle buziak ma zupełnie inny smak. No, tak to wygląda. Możecie to zrobić w Messengerze właśnie, w konwersacji ze sprawnym marketingiem. Rozwijacie to menu, tak samo jak chcieliście zrobić weryfikację uczestnika. Co trzeba zrobić, to podkreślam, trzeba to zrobić, żeby dzisiaj głosować od nowa.
trzeba jeszcze raz wpisać to hasło. No a z tym AR-em to jest tak właśnie, że jeśli już to macie, to aha, jeżeli chcecie to mieć, to w Messengerze rozwijacie i klikacie właśnie, żeby ten efekt wam Facebook raczył przyznać. Ja teraz przyznaję, że jesteśmy bliscy godziny 10:10, a ja jestem takim naszym czasoumilaczem, ale też czasosprawdzaczem, weryfikatorem czasu, bo zależy nam na tym, żeby to wszystko płynnie przebiegało. Zatem o osobie, która za chwilę pojawi się na tej scenie, powiedzieć można rzeczy następujące. Uwielbia czekoladowe brownie, choć jest z nadmorza, to kocha góry. Taka nietypowa rzecz. Myślę sobie, jedno i drugie piękne, ale Sylwia właśnie skłania się ku górom. 8 lat pracowała w gimnazjach i liceach, gdzie prowadziła m.in. warsztaty teatralne, zajęcia artystyczne. Sama często występowała na scenie już jako aktorka. Myślę sobie, że jest idealną osobą do tego, by opowiadać o przekonującym występowaniu, o byciu naturalnym także, bo to jej mocna strona. A zauważcie, że chociażby za sprawą Radka Kotarskiego 2 dni temu tutaj pojawiło się hasło dlaczego. No i powołanie na Simona Sinka. Niby rzecz znana wszystkim, ale rzeczywiście to why to rzecz ważna. I w przypadku Sylwii jest to, wierzę, że każdy może wyglądać przed kamerą dobrze, musi tylko wiedzieć, jak się do tego przygotować. Myślę, że to brzmi zachęcająco. Jeśli więc powiem, że już za chwilę tutaj się z nami pojawi ta oto osoba, to jest to Sylwia Dąbrowska! Dobry, witam was serdecznie, bardzo się cieszę, że jesteście. Nie ma to jak być pierwszą prelegentką w dniu po after party.